Jest to informacja skierowana do wszystkich. Jest to informacja skierowana do wszystkich. Teraz właśnie sobie tutaj siedzę i czytam różne artykuły ciekawe z branży motoryzacyjnej i nie tylko. Odwiedzam salony samochodowe. Jak widać tutaj byłem w salonie Porsche. Tu właśnie jest Effective January 2023, więc są to informacje z ostatniej ręki. Dlatego sobie to czytam tutaj. Zajadam się oczywiście niemiecką czekoladą, bo jakżeby inaczej. Moser Rot jest to czekolada niemiecka, kupiona w Aldi, czyli w niemieckim sklepie. Byłem także właśnie w salonie BMW i Audi. Ostatnio więc te różne materiały reklamowe sobie też wziąłem. Opony Continental i ubezpieczenie właśnie. No dobrze. Oraz także mam tutaj firmową torbę na zakupy kupioną w Lidlu. Niemiecka sieć sklepów, więc mam tutaj różne produkty niemieckie oraz także właśnie sobie tutaj przeglądam ofertę handlową Aldi. Sobie siedzę i tutaj sobie właśnie czytam, co tutaj jest, co jest takiego do kupienia. Więc tak sobie spędzam czas, ale tutaj o to chodzi, że ukrywam się przed państwem polskim też, ponieważ państwo polskie dybie na moje życie, chce mnie pojmać, złapać na całą nieskończoność, ale kwitów nie mają na to, mimo to po prostu robią to i no oni to tak na poważnie traktują, że chcą mnie pozbawić wolności, a być może życia, więc ukrywam się przed państwem polskim. Skoro państwo polskie mnie ściga i chce mnie pojmać, no to wiadomo, że rzeczą oczywistą jest po prostu trzymać się od państwa polskiego z daleka i się nie dać im pojmać ani złapać w jakiejkolwiek formie by to nie było. Więc ukrywam się przed państwem polskim, zaznajamiając się z ofertami niemieckich firm motoryzacyjnych, na przykład firmy Porsche. I nie tylko, w końcu coś trzeba w życiu robić. Szukam tutaj kodu paskowego, żeby udowodnić, że ta firma Moser Roth jest właśnie niemiecką firmą. Więc mam nadzieję, że to jakoś tutaj udowodniłem. No dobrze, więc jak już wszyscy wiemy, że się ukrywam przed państwem polskim, bo państwo polskie chce mnie pojmać i zrobić mi krzywdę, więc czytam sobie tutaj o dyrektorze, to chyba jest Jan czy Józef, Józef Kosiński, on współpracował z aktorem Tom Cruise w filmie Top Gun Maverick. Tutaj tak pisze dyrektor Józef Kosiński, więc jak widać
też sobie tutaj zaznajamiam się z tym, jak widać, z ofertą firmy Porsche w Los Angeles. No, więc tak sobie tutaj, ukrywając się przed państwem polskim, sobie tutaj czytam różne oferty motoryzacyjne, handlowe i tak dalej, i tak dalej. A to jest taki komiks o... Komiks, tak? O, to jest stare, dobre Porsche. Taka kreskówka tutaj jest o starszych modelach firmy Porsche. Dobrze, więc 75 lat firmy Porsche, sportowe autka i tak dalej. Więc po prostu miło spędzam czas przed państwem polskim.